Witamy. Jesteśmy w trakcie kursu refleksoterapii. Jest to czwarty moduł, w skład którego tegoż kursu wchodzi nauka najpierw auriculoterapii, czyli akupunktury ucha, akupunktury czaszki owłosionej, czyli kranioterapii. Uczymy klasycznej akupunktury korporalnej i jako czwarty moduł tego właśnie obecnie jest to klawiterapia autorstwa pana doktora Barbasiewicza Ferdynanda spod Warszawy, z Nadarzyna, a w zasadzie spod Nadarzyna, bo ze Strzeniówki. Jesteśmy po drugim dniu zabiegów. Ja się nazywam Janusz Kołodziejczyk, jestem lekarzem, prowadzę ten kurs. A to jest jedna z naszych pacjentek, pani Marianna. Górna. Pani Marianna Górna. I Robert Górna, syn. Syn. Państwo razem przyjechali. Ja powiem, co nam pani powiedziała, że nie mogła. Miała zaburzenia, 4 lata temu miała udar mózgu. Po tym udarze miała niedowłady. Tych niedowładów w zasadzie nie ma, ale pozostał bardzo taki kłopotliwy efekt w postaci zaburzeń równowagi. I to, co widzieliśmy tutaj również, to ograniczenie ruchomości kończyn dolnych, ich siły w zasadzie. Kucnęła i nie mogła sama wstać. Nie mogła patrzeć w związku z tymi zawrotami głowy. Tak ona opisywała to, że to są zawroty głowy. Były to zaburzenia równowagi, które uniemożliwiały patrzenie w górę, patrzenie w dół, a patrzenie w dół lub w górę przy obracaniu ciała było prawie niemożliwe. Proszę sobie wyobrazić, że człowiek, który tak funkcjonuje, ma bardzo utrudnioną sytuację życiową, bo poruszając się wśród ludzi no jest przez cały czas napięty, coś się może wydarzyć. Żyje się troszkę trudno. No to niech pani nam zademonstruje teraz. Pokażemy zdjęcia przed i teraz pani pokaże, jak to wygląda teraz. A pokażemy, to wytniemy i pokażemy, jak to było przed. Przy otwartych oczach obraca się pani. Jeszcze. I z powrotem. Dobrze, to były otwarte oczy. Zamknąć oczy i to samo. Śmiało. Dobrze, i odwracamy się z powrotem. Dobrze. Też niżej. Spokojnie, ja jestem za panią. Dobrze, i wstać. Ale nie mogę. Nie może pani. Dobrze. Chodź. Dobrze, a teraz niech pani bez... Ja jestem przed panią. Czego pani jest za panią? Tak, spokojnie. Tak samo. Proszę zadać panią. Nisko. Zupełnie nisko. Nie, otwarte oczy. Jeszcze niżej, jeszcze normalnie, tak żeby nie... No i teraz wstać. Nie mogę. Nie może. Nie. To trączka. Dobrze. Bardzo proszę. I do góry. I jeszcze raz. Nie będziemy pani tutaj trenować. Dobrze, jeszcze raz wstać sobie. I proszę obrót zrobić, popatrzeć w górę. Bez kłopotu, tak? Z powrotem i do dołu. Mocno do dołu popatrzeć. Bez kłopotu. Było? Nie ma. Proszę bardzo, wziąć sobie. Pani Marianna miała również szumy w lewym uchu. I przyszła z tym szumem dzisiaj do nas. Poza tym, że klawiterapię robiliśmy, to jest forma akupresury. Założyliśmy igłę w ramach auriculoterapii. Nie słyszała pani, a słyszy pani? Tak mi się wydaje. Bo nie pytam, nie zrobiłam. A pytała pani. Tak, wczoraj pytałam. Czyli mamy trzy rzeczy.
poprawiła się sprawność kończyn dolnych, nóg, jak to się mówi. Zawroty i te zaburzenia też gdzieś zniknęły. Gdzie one mogły zniknąć? I słuch się poprawił. Tak. Czy coś chcemy dodać? Dziękuję panu, panie doktorze.